ty idziesz za Bartkiem, a ja cię nie trzymam. Dobra, już. My chyba już. No idziesz. O nie. Co? No, zobaczymy. Co zrobiłeś? Gdy mi na nagraniu widać majtki, panie publikuj. Nie widać. Nie, no tak jak nie, tam bardziej w jakiejś pulsiadzie albo w angażowaniu. Trudno. Albo właśnie specjalnie wstawię jakiś fajny komentarz do tego. No. I kotka, nie wiem, taka śmiejąco się płacząca przez cały. Czemu ty zawsze mi dajesz najwolniejszego konia? Wszystkie są wolne. Nie, Aluzja to jest szczególnie. Ona pół kilometra za innymi końmi idzie. Aluzja macza. Nawet jak ją się pogania, nie wiem jak ty to robisz, czy umiesz ją poganiać, bo nawet jak ją się pogania, to ona przyspiesza na chwilę i zrazu uzwalnia. Chyba, że masz jakiś sposób na to, którego możesz mnie nauczyć. Nie, u niej jedynie konsekwencja działa. Ty się da tak, da się, żeby ona szła normalnie. Kombinatorka. Luzja, przyspiesz. No. Tak, trzy kroki szybkie, reszta wolna. No nawet rów powysychał, nie? Jest taka susza. A ty tak widzę optymistycznie w krótkiej koszulce wieczorem. Rozpędu. Tak bardziej, wiesz, myślę o komarach, nie? Nie, to jeszcze uważaj tutaj, żeby się nie... nie wpakować nic. Dogoń koleżankę, no dogoń. Umiesz dogonić koleżankę? Chwila kupa. No i teraz dogoń w koleżankę. Gryzą cię po nogach. Kus. No, przyspiesz. Dobry koń. Dobry. Właśnie o to chodziło, żebyś przyspieszyła. Kus. 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 No kus, nie skończyłyśmy. Kus. Kus, Aluzja. Aluzja już nie chce. O, dobrze. No jest.
Oganiała się od czegoś. Kleszcza żadnego nie wyłapałeś? Nie, jeszcze nie, ale to nie już tak. O! Czyli już się zaczął sezon. Już ostatnio też jedno dziecko złapało gdzieś. Ale chyba przyjechało już kleszcze. Nie wiem, mieli jakieś kleszcze. Pojechali potem na jazdę, nie poszli, tylko pojechali i chyba. Ale wy nie wcikacie niczym koni? Nie? Na robale, na kleszcze? Nie, to nic nie da. Znaczy jak ktoś, jak masz jakiś dobry środek albo taki, który ktoś poleca, że działa po pierwszym spoceniu, to bardzo chętnie, nie? No i też taki, że jak użyjesz go, nie wiem, 5 razy w ciągu tygodnia, to po 2 tygodniach nie będziesz mieć łysego konia, nie? Da się znaleźć ciemię, która ci odgoni owady, nawet jak się koń spoci, ale... Ma skutki uboczne. Ale mają mieć konia bez cierpki potem, nie? I z jakimiś zmianami skórnymi dziwnymi. A właśnie Aluzia ma jakieś zmiany skórne, zauważyłam. No, ona tam ma. Nie, kupa. Jak schodzi cierpki, to... Nie, właśnie nie wiem, czy to jest pogryzienie, czy to jest jakiś... Jakieś alergia, czy jakiś grzyb? Nie, jakiś taki alergiowy. Czuję, jak mnie komar po nodze gryzie. Oła. Ale ładnie słonko świeci przez te drzewa. Przeskakujemy? Nie przeskakujemy, bo to jest... Znaczy przejdziemy, ale nie przeskakujemy, bo jest kamienice podłoże. Będziemy próbować je jakoś tutaj. To najlepiej w środku. No tam, gdzie nie wystaje żadne nic ostre. No skarbie, widzisz to drzewo? Musisz je ominąć. Nie ominąć. Przejść przez nie. O, dobry koń. No, dobrze. Spróchniałe całe. O, nie potykaj się. Aluzja się mocno potknęła. Nie wiem o co, chyba o własne kopyta. Za dużo nóg masz, tak? I się potykasz. To ładnie cię wyczyściłam konika, co? Mucha nie siada. No. Mam za parę komar, ale mucha nie siada. Tylko nie masz żadnej szczotki do czesania ogona, masz tylko ten grzebień. Nie, bo najlepiej ogon i grzebień się czyści tą szarą. Tą szarą z długim włosem. Kus? Kus? Op! Dobry koń! Ale ci się kurę z tyłka! Chmura kosz za tobą szła. No widzisz, wygodnie to widać nie było. Skoro nie zwalniała. Nie ma kamieni, tylko tam był kawałek.
O, kukułka. Czuję, jak ci drgają mięśnie. Gdzie coś ci gryzie? Nie widzę. Nie masz nic. Kus? Ty turbokus robisz, czy galopę? Super, naprawdę. To jest mega przyjemność po pracy. Wsiąść na konia. Niezależnie jak się jest mocno zmęczonym, to na koniu energia wraca. Gorzej po. Ale motyli. Potem się tylko kończy, robię tajnik, tanga, otwieram pizzo i całe razy. No. Dobry koń. Ta sama idzie. Ja tego konia nie muszę trzymać, on sam idzie. Ale tu dużo jagodzin jest w ogóle, nie? Idzie dużo jagód. Jagód jest dużo, tak jest. Chwila, kupa. Już? No to idziesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Która mój telefon dzwoni? Numer nieznany. Nie, teraz nie dzwońcie. Ale tu takich motyli dużo lata małych. Widzimy? Motylki? Pełno, widzisz? Ona ma chyba jakieś uczulenie, bo nie ma żadnych owadów, a ona się cały czas trzepie. Nie, to ma jagódki, których nawet nie widzi. Aha. Ja widzę, że jagódkę to spina, jak widzi. Tak patrzę właśnie na jej łeb, bo na cały czas łbem trzęsie. No. No. Tam jakiś biegacz. Ale tu jest mało zwierząt w tym lesie, mi się wydaje. Bo jakoś rzadko kiedy spotkaliśmy jakąkolwiek w ogóle sarnę. Ostatnio dwa razy tylko. Ani dzika żadnego, ani nic. Nie widzę.
trochę. Ja tam na koniu pokonywałem. I te 3 razy jechałem Skorpiona i Skorpion to jest taki rajd na orientację. Aha. Ej, no Jagódka, no było tak miło. No i tam masz mniej więcej do pokonania 180 km w 2 dni, nie? O kurcze. Tak zależy jak pobłądzisz, nie? No bo tak standardową odległością jakie oni tam starają się dać to jest 140, ale zawsze trochę pobłądzisz, więc 150 przynajmniej zawsze zrobisz, nie? No to nieźle. To na co w 2 dni, nie? 2 razy jechaliśmy wierzchem na Grunwald. Teraz startowaliśmy pod Łodzi, a raz startowaliśmy z Byczyny, nie? Ale to na jakim w ogóle siodle się wtedy jedzie? No właśnie, bo tak inaczej. Żeby było bardziej historycznie. Chociaż też mieliśmy jakieś. Żeby było zabawnie, na 2009 roku, jak jechaliśmy na Grunwald, to ja jechałem na siodle z XIX wieku, nie? O rany, ale fajnie. Bo kolega miał zdobyczne przez jego dziadka na Tatarach. I na tym tatarskim siodle ja leciałem całą trasę, bo ono potem leciało do muzeum, więc jeszcze żeby mu zrobić ciekawy dopisek, to ja jeszcze na tym siodle leciałem trasę na Grunwald. Jeszcze mu dodatkową historię dobudowałeś. Tak. Idziesz! Tam się rozdarło, tam zaczęło ten, więc jeszcze koniom wzięliśmy ogony, żeby tam poskładać, bo one nabijane były sierścią, włosiem końskim wtedy ten kodła. Aha, no tak, fajne. Siodło bardzo było. Bez, zupełnie bez tylnego łęku. Mhm. Było takie przedni łęk i proste. Było na płasko w tył i tylnego łęku nie było w ogóle, nie? I jak się na takim siodle siedziało w ogóle? To było wygodne. Trzeba było mu oddać. Ale ja powiem szczerze, że też wtedy to jeszcze 13 lat temu to nie miałem wybrednego tyłka. Dobra, próbuję twój sposób, że na futerko wodzę. Tylko jak tak zrobiłam, ostatnio to wyrwała futerko. Tak, trzymać mocno. Konia 600 kilo. Trzymać mocno futerko do siebie i wtedy... Aha, dobra. Założyć za futerko na bobinie, tak tylko wąziutko na górze. A gdyby to jej się tam zahaczyło, to... Ale wiesz co, nie, tylko tamta trawka ją tak kusiła, bo była taka soczysta i długa. Luz na ręce przede wszystkim. A no to ona ma cały czas luz u mnie przecież. Przecież nawet na filmikach powiedzieli mi, że mam luz na... że koń mój ma luz. Patrz jak ona jedzie. Swobodnie. Tylko na galopy ma. W wodze. Nawet nie napiętą, tylko taką w razie czego, żeby zareagować. Nie napinam jej, tylko tak, żeby miała pod kontrolą. Tak, tak. Dzień dobry. To szczekaczu. No, ty jesteś największy szczekacz. No, no tak, o, właśnie, potwierdził. Nie, idziesz. Idziesz, aluzja. Za chwilkę będziesz miała trawkę. Tak, trawka. Dobry koń. Zostaw mnie miłaś do tych wczoraj, mnie zostaw i tego kota w spokoju. Co ci zrobię? Co, gonią się? Parowanie ogona od reszty ciała. Dobry dom. Jeden biały, nie dobry dom. I poszło mi pod ogona i to co? Już cię nie ma, bo cię to nie kosztuje. Nie ma cię. No. Dzień dobry. Ale ten, jaki fajny, biały? Żaden fajny. Z rudym ogonem. Nie fajny. Mama, a kto to miała na kawie? Kamera. No.
Przybliż się. Bartek! Co tam, Dawid? My chodili. Jeździli w końcu na koniach. No? A, że chodzili na koniach. Na koniach jeździłeś, tak? Wysłane. Piękności ty. Odwracasz się. Ty jesteś wolna, tak? A ty nawet nie wiesz, że jesteś wolna.